Dzień dobry, Marko. Makaron Barilla. Dzisiaj krótki format, fusilli, świderki. Jeżeli chodzi o mistrzostwa, jeżeli by istniała mistrzostwa, łapanie sos wśród makaronu, na pewno fusilli by zajmował jeden z pierwszych miejsc, tak? Bo forma, która ma taki świderki, taki, jest idealna do obtaczania się sosami, tak? Jak zrobimy dzisiaj nasze fantastyczne fusilli, tak? Będziemy zrobili ze szparagami łączenia, które nie może być mylne. Szparagi teraz jesteśmy w pełnym sezonie, zaczyna się, także są piękne, świeże, smakowite, tak? I obecne na naszej tarce. Do tego będziemy używali jeszcze ząbek czosnek, taki świeżutki, troszkę parmigiano reggiano, żółtka, tak? Żółtka będziemy dodawali na końcu, podobne troszkę do carbonara. Ciepły makaron będzie wystarczająco duży, żeby zrzeć proteinę tutaj, powyżej 52 stopni, także będzie absolutnie bezpieczny. I odrobina używamy też, druga rzecz, co jest na targach teraz i której ja uwielbiam, czyli troszkę dymka. Ale zaczynamy powolutku, tak? Tutaj mamy nasze świderki, postawimy tu szparagi. Szparagi musimy oczywiście obrać część długa, taka noga, tak? Ja kilka już obrałem, żeby nie tracić czas, ale jeden wam pokazuje, jak powinniśmy obrać. Możemy wstawiać tak i po prostu przelecimy w dusz i obcinamy tak, ciak, 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 ciak. Końcówka była obcięta, taka bardziej taka drewniana. Tu mamy te piękne szparagi. Uratujemy oczywiście dzióbki, które wymagają półtorej minuty do gotowania i będziemy używali na samym końcu. I teraz co będziemy zrobili? Weźmiemy tej końcówki tu, ok, obcinamy dzióbki i trzymamy tu, tu z boku. Tu widzicie, ja używam na razie same nogi, które będą dali dużo smaku i będą postanowili postawa nasz sos, będą taką kremowa część naszego sosu. Jak będziemy to zrobili? Po prostu woda do makaronu się gotuje, tak? Jak się gotuje, możemy solić. Przypominam proporcje, 12 gramów do 5 litra. La. I teraz możemy dodać tutaj, na parę minut, nasze nogi ze szparagami, tak? Oni będą się ugotowali, a my potem używamy ich do wytwarzania sosu. Ok, międzyczasem, tak, możemy tutaj zacząć gotować nasz sos. I do zrobienia tego potrzebujemy troszkę oliwa z oliwek extra virgine, zdrowej jakości zawsze, tak, ok. I do tego dajemy jeden ząbek czosnek, tak, nie za dużo, bo robimy takie dwie porcyjki, tak, ugniatamy czosnek. Zostawimy go w całe, tak, dajemy, troszkę ciepła, idealnie, posprzątamy. I dajemy też nasza dymka, tak, kroimy na dwóch, trzymamy jej cała tak wzdłuż, to jest piękna, potem dekoracyjna, fajna, wygląda w makaronie. Kroimy takie duże paseczki, okay. I tej też idą do środka, tutaj. Uregulujemy odrobinę soli, dajemy, ok, troszkę pieprzu, idealnie. I powolutku obzmażimy nasze cebulka dymka z czosnkiem, żeby nabrał smak, zapachy, żeby olej wyciągnął wszystkie smaki i zapachy, które są w naszej warzywa tutaj. A my się widzimy za 3 minuty. Ok, nasza cebuleczka jest gotowa. Chciałem, żeby zabrał kolor taki brąz, tak? Teraz czosnek możemy już usuwać, nie potrzebujemy. Odstawimy od ciepła, tak? I wyciągamy nasze nogi ze szparagami, tak? Tutaj z wody, bardzo wygodny, mam garnuszek, który mi pozwala taki cud zrobić. Ok. Wyrzucimy tutaj nasze nóżki ugotowane. Oni są już mięciutkie, do słowa potrzebują 3 minuty. Nie potrzebują
dużego czasu, a międzyczasem, że my pójdziemy dalej z naszą recepturę, robimy jedną rzecz. Rzucimy makaron do wody. Okej, okay. Oni potrzebują 11 minut, a faktem, że ugotowaliśmy nóżki w środku, będzie dodał troszkę smak nasz makaron w ogóle, tak? Ok, też 11 minut, tutaj zaczynamy liczyć, ok. A międzyczasem tutaj poczekamy minutę, bo to jest ta moment, kiedy po prostu makaron wyrzuci najwięcej skrobie, tak? I chcemy zabrać odrobinę, o, odrobinę wody, rzucisz tu, tak? To będzie pomagał nam robić ten fantastyczny krem, o którym mówiłem. Tu, ok, jeszcze dodajemy oliwo z oliwek i teraz weźmiemy taki blender i zaczynamy przygotować nasz krem szparagowy, tak? Wygląda taki czasochłonny, skomplikowany, tak naprawdę jest kwestia minutowa, jak widzicie. Piękny kolor zielony. Fajny będzie postanowił, fantastyczny sos do naszej makarony. Ok. I teraz, ok, to jest zrobione. Obstawimy na chwilę tutaj nasz krem. I zaczynamy się zajmować część z jajkami. Także jajka i ten ból tutaj, gdzie będzie po prostu potem łączony makaron. Dodajemy troszkę pieprzu teraz. Ok. Troszkę parmigiano, tak. I ubijamy. Robimy takie małe krem jajeczny i to będzie czekał na nasze makarony, tak? To będzie czekał na nasze makarony, a międzyczasem to wraca tu. Okay. I dajemy nasze dzióbki ze szparagi, które ja kroję na dwóch wzdłuż. Ok. Tak. Tak, i które będą potrzebowali dosłownie minuta, żeby być gotowi, a potem będą czekali na całość, czyli na nasze makarony, żeby być wszystkie łączone w harmonijny sos. Także no, ja tutaj 2 minuty obzmażę tego, czekamy jeszcze 7-8 minut, że będą gotowe nasze makarony, a my się widzimy za ułamek sekundy. Fantastyczne, nasze dzióbeczki z paragu są gotowy, makaron prawie też, także ja zdejmuję 2-3, taki 4 do dekoracji potem, tak? To jest łączenie nie do przebicia szparagi z jajkiem, tak? U nas jest bardzo typowy serwowany, na przykład zmarzone jajko z parmigiano reggiano i szparagami, taki lekko, taki zblanszowany, także to jest w makaronu też jeszcze jest bardziej taki triumfalny. Tutaj dajemy troszkę ciepła, wyłączymy już nasz makaron, który jest całkowicie gotowy i najpierw przenosimy go tutaj na patelni, żeby złapał ten cały fantastyczny smak z tego wszystkiego. Ok, wystarczy tak, trzymamy go ciepło, weźmiemy nasze jajeczka tutaj. Ok, dajemy do środka nasz krem, ubijamy, jeszcze troszeczkę ubijamy, tutaj pachnie niesamowicie, szkoda naprawdę, że nie można przed ekranu czuć tej wszystkie zapachy. Łączymy nasz makaron, który już jest bardzo gotowy, jest na dużą temperaturę, fajna, żeby po prostu ściął ten żółtko z jajka, żeby nie był surowy, broń Boże, tak, to będzie idealne. Ok, dodajemy jeszcze odrobinę parmigianu tu. Ok,
żeby po prostu się obtać. O, widzicie, jak makaron jest w stanie ciągnąć do siebie cały sos. Weźmiemy teraz piękny talerz, taki głęboki, widzicie. Generalnie tutaj już są szparagi, tak? Ale my chcemy dać jeszcze tej delikatne dzióbeczki na górę, tak po prostu, bo są fajne do gryzienia. Tej dzióbki potrzebują dosłownie 2 minuty, tak? Bo oni są super delikatne, ale nie chcemy, żeby były mięciutkie takie. Chcemy po prostu, żeby zostały takie troszkę chrupiące, także to po prostu musimy ich mieć. Upsa, o, to mi się skleiło, zobaczycie, jaki piękny. Okej. Tu, tak, tak, świderki ze szparagami są prawie, że gotowi. Dokładnie. Okej. Okej. Jeszcze odrobina pieprzu. I na zakończenie odrobina jeszcze tego fantastycznego sosu. Czysty ze szparagami. Tak, żeby był fajny kolor, kontrast. Oczyścimy troszkę dookoła. Tak, żeby talerz był czysty, tutaj mi się pochlapał. No i moje fusilli, czyli świderki ze szparagiem żółtka i parmigiano są gotowe. Pachną niesamowite. Zapraszam Wam do pojechania do targu, kupowanie szparagi i po prostu spróbować tej inspiracyjnej recepturę. Marco, do następnej.